Po długich staraniach udało się uruchomić pierwsze bezpośrednie połączenie kolejowe Szczecinka z Trójmiastem. Dziś o godzinie 6:31 ze Szczecinka wyjechał pierwszy pociąg do Gdyni przez Chojnice, Gdańsk, Sopot. Pociąg dojechał na miejsce po 3 godzinach, a w powrotną podróż do Szczecinka wyruszy z Gdyni o godzinie 16:11. Do Szczecinka przyjedzie o 19:36. W pierwszą podróż pociągiem TUR do Gdyni wyruszyli samorządowcy, a wśród nich burmistrz Daniel Rach i wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bona. Dzień dobry, serdecznie witam. Proszę Państwa, dzisiejszy poniedziałkowy poranek, 4 września. Mam nadzieję, że będzie, na pewno zapisze się w historii połączeń Szczecinka z ważnymi ośrodkami. Mieliśmy do tej pory naprawdę dobre połączenie z Poznaniem, Gdańskiem. Przepraszam, Szczecinem. W tej chwili po raz pierwszy bezpośrednie połączenie do Trójmiasta. Do Trójmiasta z wielkim potencjałem. Gdańsk, Gdynia, Sopot. Przez wiele lat mieszkańcy Szczecinka, naszego regionu, ubiegali się o takie właśnie połączenie bezpośrednie. Ponad rok temu bodajże z marszałkiem Leszkiem Boną poruszyliśmy temat. Zwróciłem się z taką prośbą. Dzisiaj to też nieprzypadkowo, że pan marszałek właśnie, dzisiaj go w ogóle witam tutaj w Szczecinku. Dziękuję panie marszałku, że pan tutaj jest z nami. Dziękuję za to, że wspólnie z marszałkiem Strugiem ta nasza prośba, petycja mieszkańców Szczecinka trafiła na naprawdę tak podatny grunt. Oczywiście zachodnie Pomorze nasi marszałkowie też musieli dać zgodę, czyli i Olgier Geblewicz, i marszałek Sobieraj. Tak jest, wyleciało z głowy, jakaś trema dziwna. Także na pewno ta duża część trasy leży po stronie województwa pomorskiego, także tym większe moje podziękowania. Jako samorządowiec wiem, że takie były oczekiwania naszych mieszkańców. Zresztą udział społeczeństwa w tym przedsięwzięciu jest nie do przecenienia, to też na pewno miało wpływ. Za to tym mieszkańcom, którzy włączyli się w tą akcję, też ze swojej strony bardzo dziękuję. Panie marszałku, naprawdę cieszę się, że za chwilę pierwszy raz będziemy mogli wspólnie odjechać w kierunku Gdańska-Gdyni. Oddaję głos do pana marszałka. Dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie na piękną ziemię zachodniopomorską i do pięknego Szczecinka. Ale przyjechałem tutaj z jednym zasadniczym celem. Mianowicie Pomorze słynie z tego, że wskaźnik liczby przejazdów pociągiem na jednego mieszkańca jest najwyższy w Polsce. I tą pasją do kolejnictwa przyjechaliśmy tu do Was, aby nią Was zarazić. Cieszę się, że po wielu miesiącach starań udało się zestawić to połączenie ze Szczecinka do Gdyni przez Czarne, Czuchów, Chojnice, Starogard, Czew, Gdańsk i Sopot. Towarzyszą mi samorządowcy, ale towarzyszy mi również senator, pan Stanisław Lamczyk. Jest z nami pan starosta czuchowski, pan Aleksander Gapa, pan burmistrz Czarnego, Piotr Zabrocki, burmistrz Czuchowa, Ryszard Szybajło, samorządowców, zaraz dojdziemy, patrzę, czy nie pominąłem samorządowców i osoba, która najwięcej energii, zapału i swojego osobistego zaangażowania wniosła w to przedsięwzięcie, dyrektor Zakładu Pomorskiego Polregio w Gdyni, pan Zbigniew Labuda. Ja chciałem panu dyrektorowi serdecznie podziękować, bo od lat świetnie współpraca z Polregio się układa, a tylko dzięki panu dyrektorowi, jemu osobistemu zaangażowaniu, zestawienie tego bezpośredniego połączenia do Gdyni było możliwe. Zapraszam państwa do wspólnego przejazdu. Cieszę się, że możemy skomunikować mieszkańców Szczecinka,
Czarnego i Człuchowa bezpośrednio ze stolicą województwa pomorskiego z przepięknym Gdańskiem. Jestem przekonany, że to połączenie cieszyć się będzie wielkim powodzeniem. Dziękuję również braci kolejarskiej, która również ma swój wkład w to, że możemy połączyć dwa województwa, że będziemy lepszymi przyjaciółmi niż do tej pory. Dziękuję.